Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Balerion, zwany Czarnym Strachem, był najpotężniejszym smokiem należącym do rodu Targaryenów. Będąc jedyną ocalałą bestią, pamiętającą czasy dawnego Imperium Valyrii, pamiętał czasy świetności dawnej cywilizacji, która upadła na skutek tajemniczej katastrofy. W momencie, gdy Aegon Zdobywca przybył do Westeros, użył Baleriona, którego dosiadał, do przeprowadzenia wielkiego podboju kontynentu Siedmiu Królestw. Gdy stworzenie to wraz ze swoim jeźdźcem pojawiało się na niebie, przysłaniało światło słoneczne, a powietrze rozcinane jego ogromnym cielskiem nabierało rozpędu, uderzając o przybywających na ziemi ludzi w postaci huraganowego wiatru. Niekiedy sam ten majestatyczny widok wystarczył, aby przeważający liczebnie wróg zrezygnował ze starcia z armią Targaryenów, gdyż wiedział, że nie będzie w stanie walczyć ze skrzydlatą bestią. Czasami jednak butni lordowie okolicznych ziem uważali, że ich potężne zamki wytrzymają, a balisty z łatwością strącą nadlatujące zagrożenie. Byli jednak w błędzie, o czym przekonał się Rut, zarządzający potężnym zamczyskiem Harrenhal. Twierdza ta była wedle uczonych nie do zdobycia, jednak została praktycznie całkowicie zniszczona przez potężnego smoka, a Rut ją zamieszkujący został wybity. Nikt nie mógł się spodziewać, że potężne ataki ogniem dosłownie mogły topić wieże zamku, a balisty nie były w stanie przebić grubej skóry potwora. W ten sposób Balerion wraz z młodszymi pobratymcami, takimi jak Meraxes, spalił kilkanaście zamczysk w Dorne i rozgromił największą armię, jaka kiedykolwiek stanęła naprzeciw wojsk Targaryenów w bitwie na polu ognia, nazywanej na cześć zniszczeń, jakie dokonały tam smoki swoimi niszczycielskimi atakami. W rękach Maegora Okrutnego smok ten zburzył jedną z największych budowli kontynentu, tak zwany Sept Pamięci, w którym ukrywały się setki wojowników wiary. I to właśnie na jego miejscu powstała w późniejszym czasie budowla, w której zamieszkały bestie Targaryenów, nazywana Smoczą Jamą. Jako że w ramach sukcesji ród Targaryenów walczył również między sobą, Balerion był używany również do walki z innymi smokami. Był przy tym bezwzględny, co zademonstrował rozrywając na pół Quicksilvera, smoka Aenysa I, w bitwie pod Okiem Boga. Łuski skrzydła tej bestii były czarne niczym noc. Jego ogień w pełni swej mocy topił stali kamień, a także zamieniał piasek w szkło. To właśnie za jego pomocą Aegon przetopił i wykuł żelazny tron, w którego skład wchodziło ponad 1000 mieczy pokonanych wrogów. Jego rozpiętość skrzydeł była tak duża, że jego cień pochłaniał całe miasta, a jego zęby były długie niczym miecze, ukryte w szczęce zdolnej połknąć całego tura, a nawet jednego z włochatych mamutów, o których mówi się, że wędrowały po zimnych pustkowiach Ibben. Wedle podań uważa się, że smoki sprowadzone do Westeros były ostatnimi przedstawicielami swojego gatunku, nie licząc tych, których jaja zdobyła Daenerys. Co ciekawe, Balerion pewnego razu wyruszył wraz z Aerą Targaryen na roczną wyprawę i mówi się, że nawiedził wzgórza Andalos, spalił sporne ziemie Essos i walczył w dołach bojowych Astaporu. Gdy po roku czasu powrócił wraz z księżniczką, okazało się, że był ciężko ranny, a Aerea nosiła w sobie pasożytnicze robaki, które zdołano usunąć, jednak dziewczyna nie przeżyła. Ludzie, jak i członkowie rodu Targaryenów byli zszokowani tym faktem, jednak wysnuto, że smok zabrał dziewczynę do Valyrii, gdzie istniały potwory zdolne pokonać nawet tak potężne latające bestie. Ostatecznie smok ten przeżył ponad 200 lat i zdechł ze starości, a jego ostatnim jeźdźcem był Viserys I, król, który pojawił się w serialu Ród Smoka. Czaszka Baleriona na pamiątkę jego dokonań spoczęła w salach Czerwonej Twierdzy, aby przypominać o dawnej potędze tego ogromnego smoka. Jeśli chcielibyście posłuchać o historiach wojen prowadzonych przez Targaryenów, upadku Valyrii, czy też o innych smokach, możecie śmiało mi o tym pisać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!